Awimbowe! Podejmujemy dzikie wyzwanie! Wow! To są klify! I po raz kolejny z klifu spadło jakieś drzewo. Nic dziwnego, w końcu tutaj jesteśmy w Wolińskim Parku Narodowym, gdzie bardzo często są sztormy i te sztormy wdzierają się w głąb lądu i pożerają kolejną część właśnie tego klifu. A z czego zbudowany jest klif? Zaraz podejdźmy bliżej i zobaczmy. Klify zbudowane są z piasku, drobnych kamieni, gliny i głazów. I to właśnie czyni je bardzo mocne i wyjątkowe, ale nie tak mocne, żeby nie poradził sobie z nimi sztorm. Chodźmy zobaczyć dalej. Tam w okolicy powinno być więcej polodowcowych głazów. Idziemy. Chyba drzewa chciały się wykąpać w morzu, ale coś im nie wyszło. No bo niestety nie dotarły, a jedno drzewo już padło, chyba się opala. Podejdźmy bliżej. Tutaj widać, jak wielki fragment skarpy urwał się z góry i spadł na dół z wielkim impetem. Dobrze, że nas tutaj nie było podczas tego całego wydarzenia. Na chwilę podszedłem do tego zwalonego drzewa, bo rosną na nim wyjątkowe, piękne grzyby. One normalnie przypominają, wiecie co? Muszelki nad morzem. Juhu. A to dobrze się składa, bo jesteśmy nad morzem. Juhu. Tu jest ich więcej, zaraz wam pokażę. Wow. Ale dziko! Normalnie jesteśmy na grzybach nad morzem. Juhu, patrzcie tu! Wow. Ej, jeszcze inne! Ale to są fajne, kolorowe! Ale te grzyby niesamowicie falują. No nie ma się co dziwić, w końcu rosną nad morzem. Patrzcie, pod spodem. Tyle dzikiego życia na jednym zwalonym pniu. Coś nieprawdopodobnego. Jest dziko! Zgrabnie przeskoczę na drugą stronę drzewa. Może tam jeszcze będą kolejne grzyby. Uwaga! Czy coś tu można jeszcze wytropić? Zupełnie inny gatunek. Ciekawe jaki. Niesamowite miejsce. Znalazłem jeszcze jeden gatunek. Patrzcie tam. Tylko musimy tam się przedostać. Zaraz, chwila. Nie tak łatwo. No, nie tak łatwo tu dojść. Jest! Wow! Patrzcie! Jeszcze jeden gatunek! No, powiem wam, że świat z tej perspektywy wygląda fajnie. Patrzcie sami! Niesamowite! Głazy z lodowego olbrzyma! Juhu! Dzikie królestwo na wyspie w Wolińskim Parku Narodowym! Ten jest wielki! Prawdziwy polodowcowy głaz! Ale patrzcie! Ten ma nieprawdopodobny, piękny brązowy kolor! Taką ziemię widziałem w Afryce! Coś niesamowitego! Tylko pamiętajcie, te kamienie nie są z lwiej ziemi, tylko z dalekiej północy, z gniazda lodowego olbrzyma! Niektóre to jeszcze nie zostały wygrzebane z tej wielkiej góry błota. Prawdziwa glina! Czuję w środku też kamienie. Czasami są takie nawet. Nawet są. Kto ze mną buduje domek? Ale zozopotam! Błotno potarł! Nawet ma oko! I wielki nos! Jest! Bielik! Drapieżny bielik! Tam! Na niebie! Zrobię zbliżenie kamerą, zaraz go zobaczycie! Jeden! Drugi! Trzeci! Co? Wow, ale dziko! Jeszcze zdjęcie, zdjęcie! Z
Zrobiłem zdjęcia! Woohoo! Ale to było przepiękne doświadczenie. Coś nieprawdopodobnego. Jeszcze tam lecą. Nie wiem, czy je widzicie, one są naprawdę. Nie, tam są. Mamy to, mamy to! Wee! Udało się!